Generale, Panie Komendancie Wojewodo, Panie Prezydent, Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Bycie komendantem Policji w Województwie Łódzkim to wyzwanie. To trudne zadanie, trzeba podziwiać tych, którzy chcą się go podjąć. W momencie zmiany można przeżywać niepokój, ale ja dziś jestem dziwnie spokojny i pewny, tak jak policjanci, którzy naprzeciwko mnie stoją. Jestem spokojny i pewny, bo znam pana komendanta. Znam z lat tej służby już w Łodzi. Wiem, że tak jak było powiedziane, jest sprawdzonym oficerem i dobrze się województwu łódzkiemu przysłużył. A poza tym jestem spokojny i pewny, bo tego wyboru pana komendanta dokonał pan generał Działoszyński, który z naszego garnizonu się wywodzi i z którym miałem przyjemność przez ostatnie 3 lata współpracować. Jestem też spokojny, bo łódzki garnizon to źródło znakomitych kadr policyjnych. Pan komendant będzie stał w szeregu komendantów wojewódzkich rzeszowskiego, lubuskiego, a pieczę nad nimi będzie sprawował komendant główny, pan generał Działoszyński. To dla samorządowców, których tutaj dzisiaj reprezentuje, ważna chwila. Poczucie bezpieczeństwa, porządek to jedno z wyzwań, na które samorząd również odpowiada i cieszę się, że będziemy tutaj, tak jak do tej pory, wzmacniani dobrą służbą policji. Ze swojej strony możemy obiecać wsparcie to w gminach i powiatach i wsparcie województwa, jeśli chodzi o szukanie środków, możliwości finansowania, wyposażenia policji w sprzęt, wyposażenia w nowoczesne urządzenia. Mam nadzieję, że nie za 3 lata, ale dłużej będziemy mieli okazję współpracować i będziemy mogli co roku kwitować tą współpracę dobrym komentarzem i satysfakcją z tego, że bezpieczeństwo w województwie łódzkim rośnie. Panie komendancie, gratuluję. Chciałem przekazać list w imieniu zarządu województwa. Chciałem też przekazać pozdrowienia od wszystkich radnych sejmiku. Dzisiaj mieliśmy sesję, zobowiązali nas do tego, żeby pana serdecznie pozdrowić, pogratulować tego pana. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę prezydenta.